Dzień Ziemniaka, jesień w polu i ogrodzie to cykliczna impreza organizowana przez oddział Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie. Jej główny cel to promowanie ziemniaków z powiatu sieradzkiego, gdzie uprawy tego warzywa zajmują 14 tysięcy hektarów. Myślę, że podstawową zaletą jest to, że są bardzo dobrze dobierane odmiany. Dzięki temu, że mamy blisko różnego rodzaju pomocnicze jednostki, czy w Sulejowie, czy w innych miejscach, gdzie są dobory odmian, możemy zastosować te, które są w tej chwili najlepsze, najsmaczniejsze, najbardziej odporne na choroby. A ponieważ nasi rolnicy tutaj w okolicy bardzo szybko się uczą, są wspaniałymi fachowcami. W związku z tym to widać już od lutego, kiedy są pierwsze osłony, kiedy zaczyna się ciężka praca, aż do praktycznie połowy maja czy końca maja, kiedy są wykopywane te ziemniaki. Więc myślę, że to jest tutaj najważniejsze, żeby znaleźć takie dobre odmiany, te, które dobrze plonują, są smaczne, poszukiwane na rynku. I cały czas barujemy się z takim dziwnym przeświadczeniem, które niestety ze względów handlowych w hipermarketach nam nie bardzo wychodzi, dlatego że hipermarkety nie lubią ziemniaka, który jest wrażliwy na słońce, ma skórkę, która się łuszczy, jest smaczny, ale bardzo delikatny. Łatwiej jest przywieźć bulwy stare z Egiptu czy z Turcji w tym okresie, kiedy sprzedajemy młode ziemniaki, to Państwo widzicie w supermarketach, niż te nasze, które są bardzo delikatne, nie są wykalibrowane, za to są zdrowe i wspaniałe. Więc tutaj akurat w tym okresie trochę nas te hipermarkety naciągają, bo to ani młody ziemniak, ani nasz polski, więc to jest teren, z którego mamy właściwie całą środkową Polskę zaopatrzoną w tego pysznego młodego ziemniaka. To są wspaniałe odmiany, więc dobór raz, dwa, technika i technologia, to co robią rolnicy swoją ciężką pracą, to jest wspólnie efekt tego, że myślę promowanie marki jest bardzo istotne na terenie. Początkowo chcemy to zrobić na terenie województwa, natomiast zobaczymy, na ile nam się uda wypromować naszą markę ziemniaka poza województwo. Odmian ziemniaków jest wiele, o czym można się było przekonać na stoiskach. Różnią się nie tylko kolorem skórki czy miąższu, ale też smakiem. To nie jest bez znaczenia, kiedy decydujemy, co z tych ziemniaków zrobić. A zrobić można wszystko, nawet ciasto. Udowodniły to panie ze Stowarzyszenia Rakowiczanka z Rakowic. Keks ziemniaczany, są do tego dawane ziemniaki gotowane, przeciśnięte przez praskę. Do tego dochodzi kakao, troszkę mąki i jajka i soda. Nie proszek do pieczenia, tylko soda. Pani Teresa zdradziła, że ma bardzo starą książkę kucharską. Są w niej tylko potrawy z ziemniaków. Część przepisów gospodynie z Rakowic już wypróbowały. A to robiliśmy kiełbasę ziemniaczaną, ale w tamtym roku. No w tym roku mamy kotlety ziemniaczano-warzywne na konkurs zgłoszone. Samych ziemniaków, warzywka, leciutko obgotowane i starte na grubych oczkach na tarce. Do tego idzie jajko i ryż troszkę ugotowane na sypko. Na stoiskach kół gospodyń wiejskich było w czym wybierać. Były pyszne placki ziemniaczane, kluski, rolady i wiele innych pysznych dań. Dlaczego warto w ogóle robić potrawy z ziemniaków? No u nas jest zagłębie ziemniaczane, ale ziemniaki są, nie przejedzą się po prostu. Do każdego, na co dzień używamy ich do jedzenia, nie? Tak. Ale z tego co panie pokazują, to wygląda na to, że warto poeksperymentować, a nie tylko zwyczajnie je ugotować. Warto poeksperymentować, warto, bo można porobić różne potrawy z ziemniaków. Kościerzyński Dzień Ziemniaka to także okazja, by zapoznać się z ofertą firm produkujących maszyny do uprawy ziemniaków. Jak sprawdzają się w polu, można się było przekonać podczas pokazów. Rolnicy chętnie z tego skorzystali. We współpracy z sieradzką delegaturą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa przygotowana została wystawa chorób i szkodników zagrażających uprawom ziemniaków. Tutaj również będziemy mieli możliwość diagnozy agrofagów. Są przygotowane mikroskopy, czyli będziemy mogli praktycznie również na bieżąco rozwiązywać problemy rolników. Więc to jest następny punkt, w którym myślę, że taka impreza jest niezbędna, dlatego że to doradztwo to dzisiaj już niestety nie opiera się tylko i wyłącznie na klikaniu w internet. Musimy dotknąć, obejrzeć. Wprawdzie coraz trudniej nam znaleźć te choroby, znaleźć te egzemplarze. Ale udało się zgromadzić rzeczywiście imponującą kolekcję i to będzie bardzo praktyczny, dobry moment. Myślę, że ci, którzy byli 27 czerwca na warsztatowym dniu młodego ziemniaka,
będą mogli również teraz porównać to, co się dzieje na polach i jak się zachowuje ziemniak, jak zmieniają się choroby i szkodniki po tych paru miesiącach, pod koniec zbioru. Więc rzeczywiście to chyba jest bardzo istotny i mocny element dla profesjonalistów. Kościerzyński Dzień Ziemniaka przyciąga nie tylko rolników. Ośrodek odwiedzały całe rodziny, bo atrakcji nie brakowało. Można się było zaopatrzyć nie tylko w ziemniaki, ale też kupić drzewka i krzewy owocowe, kwiaty i wiele roślin ozdobnych.